Witajcie w kolejnym poradniku z serii systemów operacyjnych i dziś będę chciał Wam pokazać, jak możemy w prosty sposób zabezpieczyć się, stworzyć taką furtkę, gdy zapomnimy hasła do naszego konta użytkownika. Kiedyś pokazywałem kilka poradników, jak możemy oczywiście zresetować, usunąć za pomocą konsoli wiersza poleceń bądź systemu, jak to woli, narzędzia potężnego Heroes Boot CD. Taki film pokazywałem, a dziś pokażę Wam, jak możemy sami tutaj zrobić sobie furtkę na naszym pendrive'ie spod Windowsa 10, tak utworzyć taką furteczkę, aby gdy zapomnimy hasło, po prostu użyć pendrive'a z wygenerowanym plikiem, który zresetuje nam hasło. A więc nie przedłużajmy i zapraszam do poradnika. A więc znajdujemy się już przed moimi komputerami i na początku, aby przystąpić do poradnika, musimy zamontować pendrive w porcie USB naszego komputera. OK, nasz pendrive jest zamontowany. Teraz przejdziemy sobie do panelu sterowania. Następnie tutaj klikacie konta użytkowników. I tutaj po lewej stronie utwórz dysk resetowania hasła. Przechodzimy dalej. On teraz szuka naszego pendrive'a, kreator. OK. I teraz wprowadzamy bieżące hasło, które mamy utworzone na naszym koncie. Dajemy dalej. Ukończono, dalej, zakończ. I teraz jak widzimy, tutaj mamy utworzony właśnie templiczek resetu naszego hasła. No i dobra, teraz troszkę z innej kamery, znajdujemy się przed komputerem. Załóżmy, mamy opcję logowania się naszego konta, naszego systemu, zapomnieliśmy hasła. I tutaj, ja Wam przybliżę, macie opcję resetuj hasło. Czekajcie, żeby się dowiedzieli. O. Mamy kreator resetowania naszego hasła, klikamy dalej. Oczywiście pamiętajcie, pendrive musi być zamieszczony w komputerze. Wskazujemy naszego pendrive'a, dajemy dalej. I tutaj wpisujemy nowe hasło, powtarzamy wskazówkę, dajemy wtedy dalej. Ja oczywiście teraz tego nie będę wykonywał. I w ten sposób zresetujecie hasło do waszego konta, gdy je w takich właśnie nagłych przypadkach zapomnicie. Oczywiście tego nie będę wykonywał, bo ja swoje hasło teraz pamiętam. I to był ostatni film, który nagrałem w tym roku. Myślę, że Wam się przyda. Oczywiście są nagrane jeszcze dwa kolejne filmy, które ukażą się w Wigilię, czyli 24 grudnia. A więc wyczekujcie na nie. A jeżeli ten poradnik Ci się podoba, oczywiście zostaw łapę, zasubskrybuj kanał, jeżeli jesteś nowym widzem i widzimy się z nowymi filmami o komputerach już w 2021 roku. Za uzyskane subskrypcje w tym roku dziękuję Wam bardzo i widzimy się, jak wspomniałem, w nowym roku. Trzymajcie się, cześć, hej, szczęśliwego nowego roku, wesołych świąt, hej.